Jakiś czas wędrówki po wydarzeniach z ostatniego odcinka. O, ja pierdzielę, ale mi się spać chce, ja pierdzielę. Spoko, Geralt, spoko. Zaraz ci dam ziółka nasenne. Zaraz coś tam zapodamy. Spoko, Gandalf, spoko. Synek, kurde, zapodajcie ziółka jakiegoś. A ty... Tyle Golas, Gimli, patrzcie jak to się robi, kurde, tu się bierze blanta, tu się jara, tu się cyk, kurde. Ale ja tak trochę, bo ja prowadzę konia, nie? Spoko, Wiedźminie, spoko Geralcie, Wiedźminie. Ciri, Yennefer, Triss, Jaskier, Thor, Jack. Słuchajcie, Gimli, słuchajcie. Coś tam się dzieje tam w oddali. Co to za region? To jest nam po drodze to, co teraz się dzieje tam oddali. Gandalf, powiedz ty nam. Czy to jest nam po drodze? Tak. No, zgodnie z magicznymi runami, zgodnie z mapą, wynika na to, że to jest właśnie nasza... No... Cel naszej podróży po drodze, nam to po drodze, o co chodzi, Geralt? No bo słyszę mi medalion napierdziela równo i ja słyszę jakieś wibracje zła tam się dzieją. A to czekaj, ja sprawdzę, zaktualizuję dane do mapy magicznej, mistycznej mojej. O kurde, faktycznie, chłopie! Ten, miasto jest! Kirmiri jest oblężone, a to jest główne miasto, które poprzedza i strzeże tą kolejną wieżę. Kurde, ja pierdzielę, człowieku, trzeba ratować jakoś tych mieszczan, bo Kirmiri to jest królewskie miasteczko, Kirmiri. Jakie Kirmiri, kurwa, jakie Kirmiri, człowieku? Normalnie Kirmiri, bo oni tam serek twarogowy Kirmiri produkują. Co ty kurde, człowieku, jarasz, to ja po prostu nie jestem w stanie tego pojąć. Ale kto atakuje? Sprawdź se w danych w systemie Gandalf, co? Już nie jaraj tego elfickiego ziela, tylko sprawdzaj. A tyle go raz iść na zwiady razem z Gimli. Dziewczyny, przyszykujcie czary. Ciri, synu, czarodzieju Michale, szykujcie się. A ty, Gandalf, zapodawaj. I nadawaj ich telepatycznie wszędzie. O kurde, jakieś tam grzmoty! Nie wiadomo co, jakieś grzmoty idą, jakieś kurde tępe grzmoty, nie wiadomo co. Jezus Maria, słuchaj, orki orki mroku atakują. Tylko dlaczego? Przecież to nie jest im po drodze. Trzeba cisnąć równo, chłopie. Trzeba odbić miasto i z dowódcą, z burmistrzem miasta się spiknąć i pogadać, o co chodzi. To lecimy z tematem, buja kasza, buja! Synek, ciśnij, kurde, równo. Titana Silva tylko zaprogramuj, Titana Silva na wrogów, żebyś nie rozwalił połowy miasta. Dobrze, synu Michale? Dobrze, tato Geralcie, dobrze! Hello, Baronio, kuria Santa Maria, Maria! Titana Silva! Lin Santa Maria, Titana Silva! Toran Rakan Ultra! Kurwa, szatany spierdalamy! Pierwszy generał orkowy i spił, uciekamy, to popierdoleńcy, to Polaki, kurwa, jakieś, uciekać, już dajmy z miesiana z tym Kirmiri, uciekać, kurwa, to Geralt, to drużyna Białego Wilka, kurwa, uciekać, kurwa, to pan czarodziej Michał. A ja wam, kurwa, nie pozwolę, Stardust Revolution! Nie, kurwa! Chwilę potem, jakiś czas później,
już na spokojnie po bitwie. Jezus Maria Chryste, Panie! I Matko Przenajświętszą Matulu! Na kirimiri, kirimiri! Pan, jak się zdaje, jest burmistrzem tego oto miasteczka królewskiego Kirimiri, tak? Tak, a pan kim jest? Jam jest pan czarodziej Michał, syn Geralta z Rivii oraz wysłannik króla Aragorna w celu zdobycia po prostu wież mroku. W celu odparcia, cel infiltracyjny, misja specjalna, więcej nie mogę powiedzieć. Tajne przez poufne. Panie czarodzieju Michale, drużyno Białego Wilka, no my tu się staramy jak możemy, żeby tych kutasów odeprzeć, ale teraz to chyba już naprawdę dadzą nam spokój. Kto was tak wyszkolił, panie czarodzieju Michale? W takich niesamowitych technikach wysadziłeś cały regiment orków cienia, kurwa, człowieku! Człowieku! My tu ci pomnik postawimy, chłopaku, zobaczysz, będziesz miał super! Dobrze, dobrze. O co poszło? Skąd oni się tu znaleźli? Tutaj nie jest mi po drodze w ogóle. Wiecie co? Bo w naszych lochach jest taki artefakt święty, który nazywa się Czaszka Mroku. I ta Czaszka Mroku to jest taki naszyjnik z czaszką, z naszyjnik w kształcie czaszki, z kryształem czerwonym, tak? I ta osoba, która go założy, będzie władała armią cieni, mroku, czyli nieumarłymi. Czyli de facto będzie panem życia i śmierci. I po prostu to nie jest taka jakaś opętana, że czarna magia, że coś. Nie, nie, nie. To jest święty artefakt. I to te cienie będą bronić, chronić i służyć temu i z tym sojusznikom, które ten naszyjnik przywdzieją. I po prostu będzie miało ta osoba, która przywdzieje czaszkę mroku, będzie miała ochronę przed opętaniami i automatycznie glorię, chwałę i morale plus 5 miliardów full OP. Więc po prostu i przy okazji będzie mogła na naszym terytorium, jeśli specjalizowała się w przyzwaniach, będzie lepiej tej osobie czarodziejowi hulało przyzywanie jednostek magicznych po prostu. Czyli jakieś tam, wiecie, strup, jakieś szkieletory, wojska, jakieś smocze, różne takie. Będzie po prostu zwielokrotniało moc magiczną, regeneracyjną, no full OP po prostu. Tato Geralcie, mi to się podoba, ja chcę tą czaszkę mroku, kurde! To wiecie co? Słuchajcie. My wam damy mapę podziemi i tą czaszkę mroku weźmiecie. Tylko będziecie musieli uważać, bo w naszych lochach tą czaszkę mroku strzegą szkieletory i kule, nie? Aha, czyli kule strzegą i te. I truposze, tak? No tak, no i takie różne tam pułapki, kolce różne takie, ale my wam wszystko zaznaczymy w nagrodę. Wyślemy razem z wami naszych najlepszych wojowników i przedstawicieli infiltratorów, przewodników po lochach i po prostu wam to damy. Jeszcze jak coś, w lochach razem w pakiecie dostaniecie zbroję mroku. Tylko ta zbroja mroku to miecz władcy cienia to będzie w dwóch edycjach, i srebrny, i stalowy. I to chyba będzie dobre dla pana Geralta. To by po prostu mu pomogło jakoś tam się odkuć. Po prostu to damy dla taty Geralta, a ty dostaniesz, panie czarodzieju Michale, czaszkę mroku. Rozumiem. Czyli miecze, jakieś tam jeszcze będą inne rzeczy, także spokojnie się będziecie mogli wyposażyć
ubrać i po prostu takiemu mrocznemu na kozaka będziecie cisnąć równo, tak? No okej, mi to pasi. Jestem za. Chwilę już w lochach. No to gerwazy, kurde, idziemy. Ile nam jeszcze zostało tych pułapek do ogarnięcia i tych truposzy? Już, już, za tym rokiem skręcamy i już będziemy spokojnie sobie jeden regiment truposzy pokonamy i jesteśmy na ucelu. Prowadził cię Krzysztof Hołowczyc, także spoko. Nasz GPS też działa. No jaki gerwazy, skąd ty bierzesz tą mapę? Nie wiem, ale tutaj tak mam napisane, to tak czytam, nie? Dobra, gerwazy, słuchaj. Czyli to już jest finalna komnata, tak? Tak. To czekajcie, ja pierdolnę sobie ładnie. Status Revolution, okrzyk świętości! Jebie! Kurde, ale pięknie poszło, panie czarodzieju, Michale, kurde! Rewelka! Pięknie! Dobrze, to jest już wasze. Załóżcie to i uprzedzam. Przeżegnajcie się dwa razy. Spluńcie przez lewe ramię. Powiedzcie na chwałę pana. I załóżcie artefakty. I tam macie różne zbroje. Takie będziecie mogli teleportować się. Będziecie mogli skakać, fruwać, latać, uniki robić, lewitować, dosiadać. Koni mroku, jakieś zmory fajne, różne takie, dostaniecie różne chulope, takie po prostu umiejętności. Te bronie sobie weźcie, zbroje też, co w duszy gra, tak? Okej, to ja zakładam. Ujacie, tata, ale to ma kopa, ale będzie rozpierdziel. Ale to ma ropa topają. No to wszyscy już przywdziali stroje mroku? Stroje łowców cieni? Tak, tak, a powiem ci gerwazy, że zajebiste kosy macie. Zajebiste, lepsze od tego co ja dostałem. To spoko. A jakby co, te wszystkie rzeczy współgrają z waszymi amuletami wiedźmińskimi, także panie czarodzieju Michale, Geralcie, Ciri, możecie spokojnie nosić te swoje amulety. To po prostu wzmacnia i broni, chroni przed opętaniami, przed mrokiem, przed złem i zwiększa moce magiczne. No to gerwacy, wracamy i czas chyba na jakąś porządną imprezę w tym waszym Kirimiri. I proszę ja ciebie, nalać mi jakiegoś piwka kremowego i musimy się dobrze przespać. A przy okazji też trzeba będzie zdobyć tą wieżę mroku Kirimiri, która jest za waszym miastem. Wiem, ale to wam się przyda. Tam jest taki chuj, taki mroczny lot i tam on włada cieniami. Ale teraz, że wy jesteście nowymi władcami cienia, to tę armię spokojnie wy przejmiecie. I on dostanie w pizdu, w podupie. Także ja wam życzę jak najlepiej. Odpocznijcie, zrelaksujcie się, wracamy do Kirimiri. Dalszy ciąg przygody nastąpi. Opowiada ja, czyli Marczu Mistrz, a to była wyprawa po czaszkę mroku. W Kirimiri. Dziękuję.